Cześć kochani, z tej strony Lukas Adelon Rembas i dzisiaj w sumie niestety, ale już ostatni z założycieli, a raczej założycielka Hogwartu, Rowena Ravenclaw. Standardowo wszystko rozpisane, inspirowałem się kartami czarodziejów i fanartami, a także oficjalnymi opisami z uniwersum. Po goleniu założyłem brązowe soczewki, które jeszcze bardziej podkreśliły mój kolor tęczówki, która jest jasno-brązowa. Przygotowałem również włosy pod perukę. Jako pierwszy podkład wybrałem bardzo jasny odcień dermakolu i nie każdy jest do niego przekonany mimo krycia, ponieważ na skórze wydaje się bardzo tłusty. Trzeba go dobrze rozprowadzić i wklepać, by nie było żadnych smug. Osobiście nie mam z nim problemów i lubię czasami z niego korzystać. Czas na korektor, tutaj Can't Stab Won't Stab z NYXa, bardzo mocno kryjący, jaśniejszy niż podkład. Nakładam go w okolice oczu i rozjaśniam centralną część twarzy. Przy tej postaci zależy mi na bladej cerze. Ulubiony produkt do konturowania, czyli kółko farb z kreolanu. Tym razem jednak używam chłodnego brązu. Przy tak jasnym podkładzie trzeba uważać, żeby blendowanie konturingu nie było zbyt rozległe, ponieważ twarz może się zrobić po prostu szara. Tym bardziej przy używaniu chłodnego brązu. Zaznaczam mocniejsze konturowanie, które zmieni moją twarz bez konieczności przyklejania sztucznych elementów. Gdy ten etap jest gotowy, wszystko zabezpieczam pudrem transparentnym. Zaczynam od okolicy pod oczami i czoła, ponieważ tam najszybciej odkłada się podkład i korektor w załamaniach skóry. Następnie pudruję całą twarz. Baking należy zostawić na kilka minut na twarzy, dlatego czas na herbatkę z magicznego kubeczka. No dobra, raczej kubła. Czystym pędzlem ściągam nadmiar pudru i w ten sposób mam przygotowaną twarz do dalszego działania. Poprawiam konturowanie, tym razem na sucho i za pomocą bronzera Affect. Na początku bardzo delikatnie i całkiem dużym puszystym pędzlem, później zbitym i wąskim, by wyszczuplić twarz. Pamiętajcie, że przy tego typu konturowaniu może pomóc również mimika. Kolejna róż i tutaj Annabelle Minerals. Nakładam go niżej niż zazwyczaj, ale nie zapominam o brodzie, nosie i skroniach. Wtedy wszystko wygląda bardziej spójnie. Jedna brew zrobiona. Na początek klej z NYXa do brwi, który rozczesuje włoski i je utrwala. Następnie produkt, którego również pierwszy raz użyłem, czyli pisak do brwi. Ma tak idealną końcówkę, że można wyrysować pojedyncze włoski. Tym bardziej aktualnie w moim przypadku, gdzie mocno podgoliłem brwi, taki produkt po prostu mi się przyda. Mogę przejść do makijażu oczu i wybrałem paletę Glam Shop edycja 10. Tak naprawdę z powodu jednego koloru, który w tej palecie nazywa się królewskim. Robię brązową oprawę oka, czyli puchatym pędzlem blenduję jasno-brązowy cień dookoła oczu. Następnie małym zbitym pędzlem nanoszę cień królewski, który przepięknie się mieni i będzie pasował do całej stylizacji. Przy zewnętrznych kącikach oczu używam jeszcze czerni i podkreślam również powiekę dolną. Dodatkowo używam eyelinera z Golden Rose i robię kreski przy samej linii rzęs, by je zagęścić. Nie wyciągam kresek, a żeby nie było widać, gdzie się kończą, rozmywam je za pomocą czarnego cienia.
Jeszcze ostatnie poprawki w blendowaniu i mogę wytuszować rzęsy. Używam maskary Kat Von D, która je pogrubi, a na linię wodną aplikuję czarną, miękką kredkę z kreolanu. Ze względu na to, że kąciki zewnętrzne są ciemne, postanowiłem dokleić tylko połówki sztucznych rzęs. Makijaż oczu dokończony, mogę dodać sobie lat. Bronzerem dorabiam bruzdy, delikatne zmarszczki, żeby efekt nie był przesadzony, by konturowanie nie wyglądało na brudne, trzeba tutaj poświęcić trochę czasu i nanosić bronzer stopniowo. Używam kilku pędzli, a także opuszka palca, ale przy takiej technice należy bardzo, ale to bardzo uważać, ponieważ można łatwo przetrzeć warstwę pudru i dermakolu. Ostatnim przystankiem makijażu są usta. Tutaj konturówka z Eveline o bardzo spokojnym kolorze. Zmieniam natomiast kształt ust, staram się je pomniejszyć, szczególnie dolną wargę. Dodaję odrobinę pomadki z MAC, a za pomocą korektora jeszcze bardziej pomniejszam usta i tym samym poprawiam ewentualne nierówności. Peruka, tak jak widzicie, bez lace frontu. Mam bardzo mało czarnych włosów, dlatego postanowiłem do niej utkać linię włosów i doczepić inną perukę. Całość czesałem na swojej głowie, dlatego robiłem to na stojąco przy dużym lustrze już poza kadrem. Kostium, tutaj ukłony dla Lucy Dark, tak jak przy poprzednich założycielach, tak i tutaj, również uszyła ten piękny kostium. Dodatkowo pas, pierścień i naturalne tipsy. Nie bez powodu zostawiłem Rowenę na sam koniec, jeśli chodzi o realizację. Diadem przypadł mi najbardziej do gustu ze wszystkich innych replik do tego projektu. Było to też ukoronowanie całego projektu. Kamienie mienią się przepięknie. Nawet jeśli w pokoju mam włączony tylko komputer, kryształki odbijają światło z samego ekranu. Diadem jest w specjalnym pudełku, które jest odpowiednio wyłożone, by ładnie w nim wyglądał. Jest to oficjalna replika z Nobel Collection. Diadem mogliśmy oglądać w ostatniej części Harry'ego Pottera. I tak prezentuje się efekt końcowy. Jestem bardzo zadowolony z całego projektu, ale będzie jeszcze jeden magiczny film. Pamiętajcie, odwiedzajcie Instagram, będzie magiczne rozdanie. Dziękuję Wam za obejrzenie materiału i do zobaczenia.